gdy wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Oj, cenny, cenny ten cytat jest. Bardzo dużo w moim życiu zmienił. Właśnie to, że jestem usprawiedliwiony z łaski Jego. Z Jego łaski. Żadna to moja zasługa. Obecnie mam 34 lata. Większość mojego życia spędziłem w domu dziecka. Jak 70% wychowanków pochodziłem z patologicznej rodziny. Moja mama nie wychowywała ani mnie, ani moich sióstr w sposób, jaki wielu mogłoby tylko pomyśleć. Przeważnie alkohol nie dawał jej szans nawet na to, żeby mogła nam przekazać jakiekolwiek wartości. A co dopiero czytanie Biblii. Wracam w pamięci do tych dni, kiedy, a właściwie to powinienem powiedzieć, że to były trudne dni. To były dni, które wywarły piętno. Ale ostatni z tych dni był radosny dosyć. Miałem wtedy 11 lat i postanowiłem, że to ostatni raz, kiedy mama mnie uderzyła pod wpływem alkoholu. Trzasnąłem drzwiami i powiedziałem, że nie wrócę, dopóki nie przestanie pić. Uciekłem. Uciekłem z domu i tułałem się. W końcu trafiłem do pogotowia opiekuńczego. Stamtąd do domu dziecka. Od 13 roku życia przebywałem właśnie tam. To był mój dom. Choć już wtedy piłem, paliłem i nie byłem do końca szczery ze wszystkimi, z którymi miałem relacje wtedy i tam też. W wieku 15 lat trafiłem do... To było 2 lata zaraz po tym, jak przyjechałem do domu dziecka. Trafiłem do rodziny zastępczej. No i można powiedzieć, że pierwszy raz usłyszałem na temat Bożej miłości, na temat Jezusa, na temat tego, co On uczynił dla każdego człowieka. Chociaż nie wszystko było dla mnie tak proste i zrozumiałe. Ale sam nie potrafiłem pozbyć się tych nawyków. Sam tego nie byłem w stanie pozbyć się. Skończyć z przeklinaniem, skończyć z paleniem, z piciem. Choć już wtedy byłem, można powiedzieć, byłem uzależniony. To przesłaniało mi wszystko. Potrafiłem nawet przyjść pijany na lekcję. Choć nie często się zdarzało, to jednak miało miejsce. W wieku 20 lat, rok przed odejściem z domu dziecka, pojechałem na takie spotkanie dla muzyków chrześcijańskich.
I tam oddałem swoje życie Jezusowi. Tam w tamtym miejscu, w Dursztynie, postanowiłem, że jeżeli Bóg jest, a wszystko wskazywało na to, że istnieje, że ma wpływ na mnie, chociaż to był mały wpływ. Ale jednak, już w tamtym momencie docierały do mnie świadectwa ludzi, których Jezus przemieniał. Ludzi, którzy wychodzili z uzależnień. To wszystko wydawało się takie jak bajka, takie opowieści. No fajnie się to słucha, fajne, tak. Ale nie dotyczy mnie. Ale Jezus umarł. I to ma znaczenie. Jezus zmartwychwstał. I to ma znaczenie. Jezus zasiadł na tronie. I to też ma znaczenie. Choć największe znaczenie ma to, że wróci wkrótce. Można byłoby powiedzieć, że to już koniec. Że od tamtego momentu moje życie zmieniło się. Ale nie było tak. Rok później, kiedy usamodzielniłem się, zacząłem jeszcze mocniej pić, jeszcze bardziej. Przez kolejne lata doprowadziłem do tego, że moje mieszkanie, które dostałem, było kompletną ruiną. Zadłużyłem je oczywiście, bo alkohol był ważniejszy. Ważniejsze były narkotyki, to żeby się odurzyć. Żeby przestać myśleć o problemach, żeby przestać myśleć o tym, że nie mam pracy. Tak, to było dla mnie ważniejsze. W końcu doszło do tego, że zbierałem puszki po piwie. Stałem się żulem. Zwykłym takim, który przegrzebuje śmietniki w poszukiwaniu choćby jednej puszki. W tamtym czasie moim przelicznikiem był 5 groszy za puszkę. Jak nisko potrafił paść człowiek. W taki sposób żyłem. W 2007 roku postanowiłem po trzeciej próbie samobójczej, że coś musi się zmienić w moim życiu. Znowu zacząłem szukać odpowiedzi na to, czy Bóg naprawdę może zmienić mnie. Czy może zmienić takiego człowieka, jakim ja się stałem. I pewnej nocy znalazłem Biblię koło śmietnika. Ktoś ją wyrzucił. Ot tak, żeby nie wrzucić do... Położył ją obok. W stercie, jaka też tam się znajdowała, znalazłem budzik. Radio budzik. Ustawiłem jakiekolwiek radio, jak przyszedłem do domu i słuchałem, co tam jest. Niestety była tam stacja CCM. Mówię niestety, ponieważ to zmieniło moje życie. Mówię niestety, ponieważ
nie byłem gotowy na to. Nie byłem kompletnie gotowy na to, co miało nastąpić. Pewnego wieczoru, pod koniec tegoż roku 2007, już na skraju wyczerpania, kiedy właściwie pozostało mi tylko jedno, włączyłem to radio i akurat leciała tam audycja Wyzwolony. Takie zwykłe świadectwo, które zmieniło moje życie. Do tamtej pory słyszałem wiele świadectw. Wiele świadectw zostawiło we mnie, poruszyło mną, ale nie miały wpływu na to, co się dzieje z moim życiem. Ponieważ opierałem swoją wiedzę na tym, co ludzie przeżyli, a nie na tym, na kogo wskazywali. Wskazywali na Jezusa. Ja go potrzebowałem. Zawołałem. Klęczałem i płakałem. Tak, prosiłem o przebaczenie. Pierwszy raz w życiu walczyłem z pychą o to, aby zwyciężyć. Aby zwyciężyć nad grzechem. Wiedziałem, że Jezus jest blisko mnie. Że tą walkę stacza razem ze mną. Lecz musiałem mu powierzyć swoje grzechy. Wszystkie. Każdy jeden. Wszystkie zranienia. Wszelkie nieprzebaczenie. I dopiero kiedy postanowiłem, że tak, oddaję Tobie, Jezu, wszystko, abyś Ty czynił mnie takim, jakim Ty chcesz, żebym był. To była pierwsza moja szczera modlitwa, kiedy naprawdę wierzyłem w to, że może być lepiej. Jezus mnie zbawił. Wyciągnął mnie z wielu rzeczy. Wyciągnął mnie z piekła, które sam sobie stworzyłem. Wyprowadził mnie na wolność. Jemu niech będzie chwała. Po jakimś czasie musiałem się zmierzyć jeszcze z kilkoma rzeczami, które zostały z przeszłości. Wiem, że bez Boga nie byłbym w stanie tego zrobić. Nie byłbym w stanie pojechać i powiedzieć mojej mamie, że jej wybaczam. Że wybaczam jej to, że nie troszczyła się o mnie, że nie troszczyła się o nas. Wybaczyłem jej. To, że biła mnie kablem, aż miałem porozcinane plecy. Wybaczyłem jej. To, że nie zostawiała nam jedzenia, że lodówka była prawie pusta. Wybaczyłem jej. Ponieważ Jezus mi wybaczył.
Chociaż najtrudniejsze było wybaczyć mojemu ojcu. Nie miałem z nim dobrej relacji. Praktycznie go nie znałem. W życiu widziałem się z nim może 10 razy. Oprócz dzieciństwa. W końcu umówiliśmy się pewnego razu. Zaprosiłem go do mnie, do domu. Mieszkanie już było trochę odremontowane. Już nadawało się do tego, żeby ktoś mógł przyjść i odwiedzać mnie. Usiedliśmy przy stole. Zrobiłem mu kawy. I powiedziałem mu, że wybaczam mu to, że był tchórzem. Że nie walczył o naszą rodzinę. Że nigdy go nie było blisko mnie. Widziałem w jego oczach coś, czego po prostu nie poznawał swojego syna. W tamtym momencie patrzył na mnie jak na obcego. Najważniejsze było to, że Jezus zabrał ode mnie to. Zabrał to poczucie winy. To już mnie nie obciążało. W końcu. Tylko Jezus. Ale darem łaski jest życie. Życie w Chrystusie. Amen.